Michał, jesteśmy w Castoramie na zakupach i sobie oglądamy różne rzeczy. Zobaczcie, jakie fajne bywają podłogi tutaj. Ta by mi się chyba podobała. Tylko ta jest ładna i całkiem inna jeszcze, ale słuchajcie, to jest rozstrzał po prostu natychmiastowy. Ta ciemna. Super stanie. Ładne są. No. A teraz słuchajcie, jest coś, na co westchnęłyśmy obie po prostu, bo byłoby piękne tło na film. Tylko chyba nie wiem, kto by to układał, ale a nie, bo to jest To jest ułożony, to jest ładne. panel jak gdyby. Tam jest Popatrzajcie w ogóle, superasta. Uwaga. Jedno takie, a drugie? O. Cudowne. Te też są fajne i na zdjęciach są. Super. Nie, no to jest ładne. Tło? Zacny. Jak ten. No. No. Jakby coś, to pomyślimy. No. Białe i czarne. Tutaj tak, właśnie. Białe, czarne. Kominki, biokominki. Super sprawy. Różne rzeczy tu się zadziewają. A tu mamy, słuchajcie, władców, rycerzów i różne inne ważne. Jak ktoś szuka rycerza, to Bławat mówi, że w Castoramie. Zobaczcie, mamy lustro. A takie rzeczy były w talerzykach i w kubeczkach w Home and You. Super. Kalendarz z tego O, tam dobra. pisze. Słuchajcie, bo my jesteśmy u Jadwigi Jednorożca naszego, także każdy ją zna. Ja tutaj się robię na tle ołtarzyka, ale zaraz wam pokażę, jakie pyszności Jadwiga przygotowała, także wiecie jak jest. To Tam będzie wszyscy muzyka. chcieli przyjechać. Wszyscy przyjechać to może nawet nie chcieli, tylko tak naprawdę. Zoe to bym chciała zobaczyć. Ale wiesz, jak ona przyjedzie, to ja ją No, wezmę. Tylko że tam kiedy już ona teraz przyjedzie. najara. Kuchnia. To tu się gotuje i wiesz, i Wszystko wszystkie fajnie było. zakąski, wszystko. No dobrze, to ja już wróciłam ze sklepów i chciałam wam pokazać, jakie rzeczy zostały zakupione dekoracyjnie, tak, na biureczko. Znaczy, to jest akurat rzecz dekoracyjnie na moją głowę i będę tego, nie zawaham się użyć w istocie na programach, bo muszę. Natomiast nenufary, lilie wodne, które są naprawdę ładne, też do zdjęć będą się nadawały. Jak nie wiem, urocze. Tutaj też do ozdoby kwiatki. Do ozdoby kwiatki również i mech, a to mech i piórka. Żółte przydadzą nam się do wysyłek, żeby wam urozmaicić te wysyłki. No i oczywiście, jak zwykle, nakupiłam mnóstwo tych tanich świec, które pięknie pachną. Tu mamy Home Sweet Home, takie świeże pranie. Tu jest czarujący wieczór, bardzo ładny zapach, aczkolwiek. Była tylko jedna i tak naprawdę pachnie nie wiem czym, ale ładnie. Potem mamy coś z miłością, też ładnie pachnie. No i creme brulee i toffee cupcake, które uwielbiam, bo są słodkie i dobre. Także tak wygląda mój haul zakupowy. Dzisiaj kolejna część wróżki dostałam. Mam próbki wosków, słuchajcie, do kominka i oho, do góry nogami na pewno coś zobaczycie. I są różne zapachy, na przykład sad czerwonych jabłek jest, albo świąteczne przyprawy, albo cynamonowa iskra. Coś mi się rozkręca tutaj genialnie. Soczysta mandarynka, czarna porzeczka, cytrusowy melon z miętą. Safari, coś tam, Sensonal i Szczęśliwy Pupil. To takie woski. Dostaliśmy oczywiście ciamkanie Tofino Choco, Pychotka, ryż, ale to tak, wiecie. I świeczkę, to znaczy to jest efekt działań takich, że jak tutaj na tym, tam. Sorry za bałagan, to jest sklepowy bałagan. Tutaj w kominku pali się ogromna świeca. Już się dopala. A propos zamykania portalu, bo ona sama wyskoczyła przy rozmowie o portalu, także tak to wygląda. To jest kocie ten i sklepowe wysyłki, także sorry. Wiecie, jak to wygląda w domu, trudno. Ale w zamian poprosiłam o coś zapachowego, a dostałam chyba najpiękniejszy zapach ever. W życiu nie wąchałam tak cudownej świecy.
Tu mamy to Glolight, ale ma taki zapach, słuchajcie, że ja jestem po prostu człowiekiem zafascynowanym. To jest po prostu najpiękniejszy figa, biała figa czy coś takiego. To jest najpiękniejszy zapach świecy, jaki wąchałam. Także naprawdę one nie są najtańsze. Cześć, Dziunia. One nie są najtańsze, ale są najcudowniejsze po prostu. Ach, zachwycona jestem. Postawię sobie, niech pachnie. Cześć, cześć. Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie w ten słoneczny, acz mroźny poranek w nowym vlogu. A czy pewnie nie będzie nowy vlog, tylko będzie zbitka ze starego. Ale bat azalisz, patrzę, żeby to widzicie te. Ale bat azalisz, znowu jestem w trasie. To mówię, żeby nie było, to znowu pokażę, jak jest. I jedziemy do Łodzi, dlatego że w sobotę robimy często zaopatrzenie do sklepu, typu właśnie sznurki, świeczki, tego typu rzeczy. Mamy na to przeznaczoną sobotę i se w tą sobotę będziemy kombinować, o, dokładnie tak, czekajcie, bo Dorota poszła odebrać paczkę w ruchu, ponieważ sprytnie przysłała sobie rzeczy, żeby nie jeździć z nimi. Bardzo dobrze to kosztuje, 10 zł, paczka w ruchu jest spoko. Do 20 kilo, to też ciężkie po prostu. I ten. I jedziemy na Łódź, także od rana załatwianie jakichś tam spraw. Zamrożone auto. Ale zamrożone, nie? No. Jedno z głowy. Słuchajcie. Bez żadnego problemu. Tak? Numer, no. Bez nazwiska, bo... Aha, to dobrze, może już się wyrobiła. Czekaj, co, zginaj coś tam. Nie, no bo naprawdę. A na naszym krążowniku jest minus 4, chciałam powiedzieć. A było normalnie już 8. Było. Ja wiem, że jest luty. Żywdzie, ciepłe buty i takie tam różne ważne rzeczy lutowe, ale nie podoba mi się to. I ta, w ogóle jesteśmy akurat w epicentrum wydarzeń, dlatego że jesteśmy między Biedronką a Ryneczkiem, więc po prostu, słuchajcie, epicentrum wydarzeń. Wszyscy tutaj jeżdżą, chcą kupować warzywa, ale patrzę na Ryneczku, w ogóle tam trzy osoby na krzyż. Ale przy tej temperaturze to nic silnego. Nieźle, o, jest. Jeszcze tam parę ludzi jest, dwa stragany z warzywami, ale zawsze można. Tu jadę środkiem ulicy, bo wszyscy stoją, prawda, więc tak. No, i co tam słychać? No, jutro to będziemy jechać, słuchajcie, po pudełeczka. A, wiedziałam. To już tak wyglądaliście na takich, co lecą po prostu. Co tutaj, o. Będziemy lecieć po pudełeczkę do tego rytuału o stary, więc wysyłki będą robione. No i co? I w zasadzie to, żeśmy ten tydzień odgruzowywały, tydzień niebycia, nie? Właśnie, że mi się przestało kleić to. Czyli chyba będę musiała zrezygnować. Tak, krzemie chyba były takie, co? Mam jeszcze, tylko że będę musiała przestać gadać ze względu na to, że mi zlatujecie. Więc słuchajcie, żegnam się z Wami tym miłym, ciepłym początkiem. Dwa razy wylądowaliście do góry nogami, zacnie. A ja chyba poproszę Bławatkę o poszukanie okularów w mojej torbie, ponieważ mam, posiadam. Już jak zobaczyłam to słońce, jak jechałam do Hajnówki, a mówię tam, jadę na wschód. Jak będzie słońce, to siwy dym Niemcy na motorach nie dojadę. I miałam rację. Okulary uratowały moje życie. Wymacane, że tak wymacane. Sobie może jeszcze troszkę je wyczyszczę. W ogóle to jak gdzieś okulary... Hello, sorry. Cięcie. Wszystkie możliwe okulary gdzieś straciłam, tylko jakieś machnałam, takie jakie miałam. One są jakieś porysowane, nie wiem, czy to nie są te piekielnie drogie, co się porysowały w pioruny, bo ja teraz nie kupuję drogich okularów.
koszmarów, bo i tak się ten, i tak się rysują i tak, więc po prostu już ten. Teraz zimowa czapka i okular. Luk dnia. Dobra, żegnam się z wami, bo już pierdoły opowiadam. Dokładnie tak. No, a wy ciągle lądujecie pionowo. Cokolwiek to nie oznacza. Pa, pa. Halo, halo, halo. Jesteśmy w Łodzi przy porcie Łódź, ale my bierzemy dalej. W centrum i w korki bierzemy. Znaczy, to. Nie ma korków. Jest pod działania prawa i uziemia. Nie ma korków. Nie, po prostu musimy jechać do centrum, bo tam mamy do załatwienia właśnie różne rzeczy. A potem to już idziemy obiadować do Katarzyny i w ogóle. Ale do Akszona będziemy jechać, bo Akszon jest przyjemnością. Zresztą Brygida prosiła mnie o ładny zeszyt. A my z Brygidą jesteśmy w Zesztowie, więc po prostu idę kupić ładny zeszyt dla Brygidy i jej wyślę, niech ma. Art. Nie. Poczekaj, bo muszę na światło uważać. Dobra, tam o sobie uważaj. Już nie gadam. Już nie. Ta ulica, Aleja Politechniki, także macie tutaj Politechnikę. Będziemy przejeżdżać koło Secesji po lewej stronie. Po prawej stronie będą hale targowe, na których zawsze są te ezotargi. Czyli Secesję z wielkim iluminatem już na pewno widzieliście. Łódź jest paskudna. Ale... Zobacz, jaki ruch, nie? Już o tej porze. No, każdy gdzieś jedzie. Coś robić, działać. Trochę słoneczka. Chociaż teraz to ja wiem, czy ruch jeszcze? Jeszcze nie. Tutaj to akurat są fajne korki, więc jest ok. Fu. Ktoś ma gazowe auto. Ale jak? I tu, o będzie widać. Centrum miasta. Wielki kominiek. Kominek. Kominisko. Przywiozę na tą, na Legionów ulicę i zobaczą piękną Łódź. No. Miał ojca i syna, tylko strach się bać wyjąć aparatu tam. Mural zobacz. Aha, fajnie. Zbliżysz? O, czekaj. Gdzie tu jest lichaj starek? Akurat stoimy. Fajnie to wygląda. Fajnie. Nie wiem, czy z drugiej strony też nie ma. To zaraz będziemy łapać. A to jest cała Łódź. Syfiasty niby nowy budynek, zaraz syfiasty niby stary. Czekaj, przejdę tu. I to jest właśnie taki typ działania, typu gdzie nasza Jadzia mieszkała, tak? Jest niby Łódź, centrum, kamienica, a kibel kuźwa na dworze. Na dworze. Kurde, Ikea i te wszystkie inne. Nie, to jest Politechnika i chyba Akademiki. Tutaj zrobił taki klub turysta i jeszcze jeden jakiś na A, bo tu się zawsze przychodziło do tańczenia. Teraz to nawet nie wiem, czy są i w ogóle mówię ten underground. A, no, underground został. A tutaj jest ta stara hala, tam zaraz i tam kiedyś były targi. Aha. I super było. A to faktycznie poznaję ten budynek. Potem było dalej, a teraz są w tym nowym paskudztwie, które tam o, w tym szklonym nowym paskudztwie. Ale co tam? No i Sukcesja, w której jest wiecznie pusto. Jakbyście chcieli jechać do galerii, w której nie ma ludzi, to zapraszam do Sukcesji.
To ja. To Łódź. Targi budownictwa. Atlas. Home design. No, to jest... drugi, trzeci marca, kochana. Targi budownictwa 1-3. Budownictwo to niekoniecznie... Niekoniecznie, ale ten... Design, tam... Home design. Właśnie. Nieruchomości. Czyli przypuszczam, że o... O, sukcesję łapiemy. Nami Jeep, ale możesz? Ja to kocham. Będzie nas mieć? Nie, za nami jedzie jeszcze ktoś późno ruszy. No. Chyba mało zwrotny kierowca. Studio mody. Przemysł mody. Tutaj jak się przejdzie przez ten park, to się idzie do Kaliskiego, a tu jest wam. Nie tutaj, tylko tam dalej ten podróżowy. Czyli Wojskowa Akademia Medyczna. A co w tym parku tutaj jest, to nie mam pojęcia, bo w ogóle nie pamiętam. Coś jest, nie? Pusty trochę. Jakieś centrum kształcenia. Aha, dobra, czyli może być budynki. Zaadaptowali na jakieś szkoły. Coś tam, coś tam. I teraz będziemy skręcać w Piłsudskiego chyba. Ja jestem niełodzianka, także tutaj wszystko, tak wiecie, ledwo azalisz, w Piłsudskiego. I będziemy już koło Piotrkowskiej za moment, zaraz. Tylko będziemy musiały wyczaić, gdzie my skręcamy, wiesz jak jest. Kumation. Bo to nigdy nie jest pewne. To stajnia jednorożców, szu i to... Jak tam fajnie widać na tym drzewie, tą jemiołę. No. Ale jest. Bo jemioła to jest, zresztą wszyscy wiedzą, że to jest pasożyt. Pięknie złapało, ale tam jest ten... O, dźwig się rusza. Super. Tam po prostu jest pan na wysokim stanowisku. Zawsze mówiłam, że dźwigowi. Bo ja tak nad morza, tam są dźwigi w stoczniach. I zawsze mówiłam, że to są faceci na wysokim stanowisku. Pozdrawiam wszystkich dźwigowych. Stajnia jednorożców. Kolorowy daszek. Mamy stajnię jednorożców i bardzo ładnie pod światło wygląda. Wreszcie trochę słońca tutaj i idziemy na Piotrkowską. Tak, tak to wygląda. Sywkiła mogiła, a wszyscy myślą, że Pietryna to wow. No i mamy pierwsze tam budynki takie, tam silver screeny i różne. I ja się zapytuję, gdzie jest napis Kocham Łódź. Poszło. Nie ma. Nie ma. A mało tego, chyba zrobili coś, no nie wiem, jakoś tak dziwnie jest. No ale co? Pietryna. Pozdrawiamy razem z panem. Także tak. A ja tutaj sobie
na Piotrkowskiej wędruje od punktu do punktu do pozałatwiania różnych ważnych rzeczy. Chciałam wam... O, cześć! Na chwilę się mignęła pani, panna, panienka, pani, miss, missis, był Lewet. Ale nadchodzą, sorry, że jestem taką upłakana, ale to jest tylko kwestia pogody. Mam gdzieś okulary, ale chciałam wam pokazać budynek śliczny. To są naprawdę ładne budynki. Z tym, że problem jest taki, że w środku sewkiła mogiła bywa. A, ale to nic, musimy w ogóle iść do cukierni, bo nie jadło się śniadania, tylko nie mówcie Kaśce. Wiesz co, tu jest dużo przeszkadzaczy. I lusterko, i to, i później tu jest dom, okno, z auto. Nie wiem, gdzie ma już tutaj tak na... O. I teraz, kochani, jedziemy po torowisku, bo w Łodzi, nie wiem, czy wiecie, ale przeważnie drogi prowadzą na torach torowiska. Co by nie było, jesteśmy w centrum dużego miasta. Ciężko to wierzyć. A jednak mamy jeszcze 4 km do celu. A my już w Ekszonie, patrzycie, są zawieszki do telefonów. Takie ładne. Bardzo ładne. Poczekaj, musimy... Zaraz tam jakieś... A, i ringi. Jakby ktoś chciał robić ładnie selfie, to można ringi tutaj... O, proszę bardzo. W Ekszonie również wielkanocne motywy. Króliczków. Owieczek. I jajce.